Maciej Wolny, Telewizja w Polsce.pl. Witam Państwa bardzo serdecznie w naszych gorących pytaniach. Razem ze mną oczywiście jest redaktor Stanisław Janecki, Tygodnik Sieci. Panie redaktorze, kłaniam się pięknie. Dzień dobry, jak co wtorek. Jak co wtorek o tej samej porze. Witamy się serdecznie z Państwem również. No i zaczynamy naszą rozmowę, gorącą rozmowę na temat Konfederacji i politycznych tajemnic Konfederacji. To jest temat z okładki Tygodnika Sieci, który tutaj jest już widoczny przed Państwem. Zachęcam do zapoznania się z tym artykułem, bo jest niezwykle ciekawy, a my niektóre fragmenty sobie tego artykułu omówimy, zaczynając od pewnego wstępu, panie redaktorze, gdzie możemy przeczytać: kilkanaście procent poparcia, 50-70 posłów w Sejmie i odrzucanie wszelkich propozycji koalicyjnych to ambitny, może nawet nieco bezczelny plan na jesień. W przyspieszonych wyborach to planu ciąg dalszy, wynik ma być jeszcze lepszy. Sławomir Mentzen grał wysoką stawkę, dziś może nosić głowę wysoko w chmurach, bo sondażowa fala niesie jego formację ku gwiazdom. Czyim kosztem i ile jest prawdy w dywagacjach, że w tej astralnej podróży Konfederacja pod rękę z Platformą Obywatelską spróbuje zniszczyć Prawo i Sprawiedliwość. I o tę ostatnią rzecz na samym początku naszej rozmowy chcę zapytać, panie redaktorze, na ile pan widzi szansę na współpracę Konfederacji z Platformą Obywatelską, żeby zniszczyć Prawo i Sprawiedliwość, czy też Zjednoczoną Prawicę? Czy rzeczywiście Konfederacji jest na tyle blisko do Platformy Obywatelskiej, albo czy Konfederacja jest na tyle naiwna, by zawierzyć Platformie Obywatelskiej ewentualnie w takim planie? Bliżej jest Konfederacji do Platformy, moim zdaniem, niż do Prawa i Sprawiedliwości. No dlaczego? Skoro mówi, że równo jej od obu głównych partii, ale jednak PiS jest u władzy. W związku z tym bardziej się walczy z tym, kto jest u władzy, no bo wejście w ten układ pozbawiałoby Konfederację wiarygodności. To jest oczywiste, ale zasadniczo Konfederacja gra na przyspieszone wybory w 2024 roku, to znaczy chce sprawić, żeby nikt nie miał większości, i to jest możliwy taki wariant, żeby powstał rząd mniejszościowy, który będzie miał liczne kłopoty, no bo rządy mniejszościowe mają kłopoty, chociaż rząd Marka Belki od początku był mniejszościowy, a przetrwał ponad rok i jakoś tam sobie radził, ale to się nie da rządzić właściwie. No tutaj jest też w tym tekście w Tygodniku Sieci napisane, Konfederacja idzie w tej chwili na te twarde 15%, jeżeli rzeczywiście postawią się okoniem, jak zapowiadają, to czeka nas scenariusz belgijski sprzed kilku lat, gdzie przez półtora roku nie potrafiono stworzyć albo konstytucyjnego izraelski rządu. Słyszymy od Artura Dziambora, prezesa partii Wolnościowców, która w lutym bieżącego roku odłączyła się od Konfederacji. No to jest racjonalne ze strony Konfederacji, dlatego że ona buduje się na tym, że taki przekaz daje opinii publicznej, wyborcom, że wszyscy się jej boją. Jeśli wszyscy się kogoś boją, to znaczy, że jest silny i że może rozdawać karty. I to jest bardzo sprytne i powiedziałbym inteligentne ze strony Konfederacji, no bo granie roli kogoś, kogo wszyscy się boją, jest lepsze niż partii obrotowej, która może się z tym czy z tamtym związać. Więc jeśli, bo Konfederacja o dwie rzeczy gra: o ważną rolę w przyszłym Sejmie i o wylansowanie Sławomira Mentzena na kandydata na prezydenta w 2025 roku. No bo eksperymenty z Krzysztofem Bosakiem, owszem, on miał niezłe wyniki, to trzeba przyznać, i też nieźle wypadał w mediach, ale jednak nie przekraczał tej granicy. Natomiast oni z Mentzena chcą zrobić kogoś w rodzaju Rafała Trzaskowskiego. Nie żeby były jakieś podobieństwa między nimi, tylko jest jeszcze młodszy od Trzaskowskiego, jest dobrze wykształcony, więc ma te wszystkie atuty, na które może pójść spora część elektoratu wielkomiejskiego. Więc to z punktu widzenia strategii tak na dłużej robionej to jest interesujące i jest wbrew dotychczasowej strategii tych członów Konfederacji obecnych, które mogłyby podobne rzeczy robić, tylko nie miały tych atutów, które mają teraz. Czyli Janusz Korwin-Mikke jako kandydat był, przepraszam, to nie jest żaden ageism, za stary i zbyt znany ze swoich poglądów, a Krzysztof Bosak nie był jeszcze traktowany jako osoba, która mogłaby być tak poważnie traktowana, że można jej powierzyć losy państwa. Więc
to też ewoluowało i teraz nadszedł taki czas, gdy część wyborców dopuszcza możliwość, że Konfederacja będzie ważną siłą polityczną. Tylko jest jedno ale w tym wszystkim. Mamy wakacje. Otóż wakacje charakteryzują się tym w myśleniu politycznym i wyborców i polityków, że przede wszystkim wyborcy pozwalają sobie na eksperymenty. A teraz są wakacje, to sobie pokombinujemy, co by było gdyby, trochę postraszymy tych, którzy rządzą. W związku z tym, jeśli partia jest na fali wznoszącej, a niewątpliwie Konfederacja jest na fali wznoszącej, to wakacje jej sprzyjają w tym sensie, że część tych ludzi, którzy w rzeczywistości raczej nie będzie głosowało na Konfederację, sobie eksperymentuje, że a zrobię w sondaż i zobaczymy, kogo to wystraszy, jakie będą skutki. Ludzie lubią robić sobie takie eksperymenty. Pytanie, ile z tych 15% mniej więcej poparcia do samych wyborów zostanie przez Konfederację dowiezione? I tutaj Marcin Wikło, Marek Pyza przywołują wypowiedź ze strony Marka Jakubiaka z Federacji dla Rzeczypospolitej, który w poprzedniej kadencji był przez chwilę nawet przewodniczącym koła Konfederacji. On mówi w ten sposób: sondaże nic nie znaczą. Te dobre dla Konfederacji liczby to efekt buntu emocjonalnego. To nie jest przekonanie, lecz desperacja, jak zrobić Prawo i Sprawiedliwości i Platformie Obywatelskiej na złość. Dziś mają więc sporo, ale do wyborów dojadą w okolicach 7%. Opowiadają niestworzone rzeczy o kilkudziesięciu posłach albo nawet setce. Gdyby byli tego pewni, to poszliby jako koalicja i na luzie przekroczyli wymagane 8%. Wtedy finansowanie dostałyby wszystkie trzy ugrupowania tworzące Konfederację, a nie tylko Nowa Nadzieja. To nie jest aż tak chyba proste, jak ceniony przeze mnie Marek Jakubiak mówi, dlatego że dopiero się przekonamy, jak się zachowa Konfederacja po wyborach. I wtedy jej wynik będzie zależał, czy jej przyszłe poparcie. Natomiast do wyborów może dociągnąć poparcie kilkunastoprocentowe. Natomiast jeśli po wyborach dojdzie do jakichś złych wyborów w sensie decyzji politycznych, albo zachowań takich skrajnych, że ludzie będą obarczać, bo ludzie nie lubią kryzysów politycznych, a jeśli Konfederacja będzie dążyć jednoznacznie do kryzysu politycznego, czyli licząc na to, że po przyspieszonych wyborach w 2025 roku przekroczy swobodnie 20% poparcia, to może się rozczarować i może wcale tego skoku jakościowego nie być. Więc ja na miejscu polityków Konfederacji nie liczyłbym tak bardzo na to, co będzie byłoby za niecały rok, tylko lepiej się skupić na tym, co będzie w październiku. Co tu i teraz i do października się dzieje. No właśnie, pytanie też o te możliwości koalicyjne Konfederacji. Wspominał pan redaktor o tym, że Konfederacji raczej bliżej do Platformy Obywatelskiej, ale porozmawiajmy o tym wątku dotyczącym Prawa i Sprawiedliwości i ewentualnej koalicji właśnie z obozem rządzącym. Czy jest taka koalicja w ogóle możliwa w tym momencie, patrząc na wypowiedź, czy też słuchając wypowiedzi chociażby posła Prawa i Sprawiedliwości Dariusza Stefaniuka na antenie telewizji w Polsce.pl? Ta wypowiedź padła, posłuchajmy. Ja uważam, że Konfederacja nie stworzy żadnej koalicji w przyszłym Sejmie. Jeżeli chodzi o postawę posłów Konfederacji w tej ustawie i co do tej ustawy, to widać absolutnie cynizm i arogancję kompletną. Wydaje mi się, że przedstawiając się w ten sposób, mają Polaków za idiotów. Z jednej strony mówiąc, że są za karą śmierci, mówiąc, że za morderstwa i za różnego rodzaju wynaturzenia powinny być kary surowe. I bardzo często Korwin-Mikke mówi, że jak kiedyś ktoś ukradł, to na rynku była mu obcinana ręka i przykładnie się karało wszystkich bandytów, a z drugiej strony, mając bandytę, który zamyka się w czterech ścianach i maltratuje dzieci, oni umywają ręce i mówią: no nie, no bo będziemy tutaj uprawnienia dawać dla instytucji samorządowych czy instytucji państwowych, no tak nie możemy zrobić. No to jest absolutny cynizm. Cynizm, hipokryzja, traktowanie Polaków jak idiotów, takie słowa padają ze strony pana posła Dariusza Stefaniuka wobec Konfederacji. To na przykładzie tej ustawy, która ostatnio wywołała, nowelizacji ustawy, która ostatnio wywołała sporo emocji, tak zwana ustawa Kamilka po tych tragicznych wydarzeniach dotyczących śmierci Kamilka, tragicznej śmierci Kamilka. Panie redaktorze, jaka jest Konfederacja? Czy rzeczywiście widać w tym ugrupowaniu cynizm, czy widać rzeczywiście hipokryzję i czy wobec tych słów możemy w ogóle mówić o jakiejkolwiek szansie na koalicję PiS-u z Konfederacją? W polityce cynizm to jest codzienność. Zresztą cynizm jest skuteczniejszy niż naiwność, więc to wcale nie jest wada.
w polityce, szczerze mówiąc. Ja tu nie widzę większej sprzeczności. Te ugrupowania, które schodzą z skład Konfederacji, zawsze przeciwstawiały się nie tyle tam zakazowi używania przemocy czy takich rzeczy, tylko nadmiernej ingerencji państwa w wychowanie dzieci. No bo to, co się dzieje w Szwecji czy w Norwegii, to jest horrendum po prostu, gdzie państwo często wie lepiej, te wszystkie urzędy młodzieżowe czy tam dziecięce, które mogą zabrać dziecko. No to jest taka filozofia, która się nie zmienia od lat wśród tych ugrupowań, które tworzą Konfederację, więc to mnie zupełnie nie dziwi, że gdyby zmienili zdanie, to by było podejrzane. Natomiast to, że się jest przeciw nadmiernej ingerencji państwa, to jest w stylu libertarian, chociaż Konfederacja nie składa się moim zdaniem z libertarian, tak sobie oni by chcieli chyba, szczególnie Nowa Nadzieja, ale to tak jeszcze trochę brakuje, chociaż zmierza w tym kierunku, więc tu nie widzę nawet w sensie takim, że hipokryzji, że ktoś jest za przemocą czy za czymś takim. Nie, no to jest po prostu część większej opowieści i tutaj akurat w tym wypadku Konfederacja jest bardzo konsekwentna. To pytanie teraz o jednego z liderów, w zasadzie tego, który właśnie kreowany jest na tego głównego, czyli Sławomir Mentzen. W tygodniku Sieci możemy przeczytać: Korwina trzeba było się pozbyć, bo bywało, że przez 6 godzin Winnicki z Bosakiem przekonywali go, czego nie wolno pisać na Twitterze, bezskutecznie. Przyszedł więc Mentzen i wziął wszystko, no, za ryj. Nowa partia, zamknięcie epoki, dziadek odstawiony, może sobie chodzić pół nago do sklepu meblowego, w ten barwny sposób opisuje nam zmianę na szczytach partii Korwin i przemalowanie jej na Nową Nadzieję, przyszły poseł Konfederacji. Jak głęboko w to wierzy. Tak zaznacza Marcin Wikło-Marek-Pyza w swoim tekście. Większość naszych rozmów schodzi na temat lidera. Często słyszymy, ale to mówią na ofie. Dlaczego politycy proszą o anonimowość? Wyjaśnia to kolejny cytat z człowieka, który mimo, że jest już poza Konfederacją, to doskonale zna jej realia. Mentzen to dyktator, totalny dyktator. Poczułem to na własnej skórze. Mówiliśmy mu, że się podporządkujemy, ale to nie znaczy, że będziemy całować pierścień, tylko chcemy być w jednym zespole. Pole. Możemy być partnerami, ale nie wykonawcami woli pana Mentzena. Nie wystarczyło. Tak zostało to opisane. Mało kto zwraca uwagę na to, jakie są liczne podobieństwa między Sławomirem Mentzenem a młodym Wiktorem Orbanem. Proszę, ciekawe porównanie. Orban mniej więcej w tym wieku jak Mentzen miał podobne poglądy. Nie aż tak może liberalne, ale jednak. I miał podobną wizję sprawowania władzy, czyli zabezpieczenia sobie różnych rzeczy od mediów, poczynając przez pewne zaplecze materialne. Więc warto sprawdzić, jak Viktor Orbán szedł do władzy. Myślę, że to jest ta droga Sławomira Mentzena. Konfederacja była postrzegana przez ekscentryczne postacie. No bo jednak Janusz Korwin-Mikke jest niezwykle ekscentryczny, ekscentryczny jest też Grzegorz Braun. Tam zawsze pojawiał się ktoś właśnie taki trochę odlotowy. Natomiast Sławomir Mentzen to ma być ktoś taki właśnie jak młody Orban, który no, jest mieszczański w gruncie rzeczy. Bo to jest też, jak patrzę na przykład na partie szwedzkie, albo fińskie, albo austriackie, takie partie w kierunku liberalnym, to one też kreowały takich liderów. Na przykład Sebastian Kurz w Austrii, były premier. To jest też ten model polityka, więc tu nie ma jakichś takich bardzo typowo polskich eksperymentów, że Sławomir Mentzen wymyślił sam siebie i będzie jakimś przywódcą nowego typu. Nie, to już przerabialiśmy w Europie, ale on jakby dobrze chwyta tendencje i to, co przyniosło tym ludziom, którzy podobnie do niego się zachowywali, jakie skutki polityczne przyniosło, i w tym sensie to jest. A co Konfederacji przynoszą takie materiały jak ten z TVN24, na przykład Mroczne Widmo? To film o Konfederacji, który powstał, został wyemitowany właśnie na TVN. No to jest, ja bym powiedział tak, najpierw Gazeta Wyborcza i te wszystkie liberalno-lewicowe media pompowały Platformę, żeby, że tak powiem, dowalić
Prawu i Sprawiedliwości i przestraszyć Prawo i Sprawiedliwość. Potem same się zorientowały, że Konfederacja bardziej zabiera głosy Platformie Obywatelskiej niż Prawu i Sprawiedliwości i się wystraszyły i zaczęły w Konfederację. To typowe dla tamtej strony, a efekt, że trzeba chyba zrobić potwora. Efekt chyba kogoś odwrotny, jak widać. Oczywiście, po tych sondażach. Odwrotny, tym bardziej, że ludzie zwykle sympatyzują z bitymi po prostu. Tutaj, i to jeszcze nieuczciwie. Tutaj stawiamy przecinek, panie redaktorze. Drodzy państwo, za moment wracamy z kolejnym tematem na naszej antenie.